a chance on a good thing. Yeah. Now I got you on my right wing. Making love now is casual. Dzień dobry, dzień dobry. Wybaczcie, ale podjadłam sobie trochę banana. No właśnie, zaczynamy dzień w kuchni. Ja dzisiaj go rozpoczynam od zrobienia ciasta bananowego, do którego dam rodzynki. Ale wiecie co, mam tutaj jeszcze trochę orzechów na spodzie. I pomyślałam, że jeszcze wykorzystam czekoladę taką ciemną, którą też mam bardzo fajną. Zresztą widzicie 88% kakao. Wszystkie składniki już przygotowane. Dwa i pół, powiedziałabym, dojrzałe banany, bo połowę zjadłam oczywiście. Więc zabieram się do roboty i będzie na dzień dobry ciasto bananowe. Jak widzicie, mam już tutaj część składników w miseczce, które zaraz będę dokładnie ze sobą mieszać, a później dodam wszystkie pozostałe składniki suche. Piekarnik już mi się grzeje. Zobaczcie, jaka fajna masa wyszła. Przekładam ją teraz do foremki. Jeszcze ją trochę udekoruję. Ciasto udekoruję na górze. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No i będzie się piekło przez 45 minut. Bardzo proszę, tak to wygląda. Wstawiam do rozgrzanego piekarnika i zobaczymy później, jaki będzie efekt finalny. Słuchajcie, ciasto wyszło, jak widać, już sobie tutaj trochę podjadłam. Ciemna mąka, więc też wyszło takie ciemne, ale miał być cukier puder. Natomiast Massimo mnie zmusił, żebym jednak na górę dała czekoladę. Więc rozpuściłam czekoladę, która właśnie teraz wysycha. Może nie wygląda to zbyt apetycznie, ale uwierzcie mi, że jest przepyszne. No dobrze, to teraz już witam się z Wami oficjalnie sprzed mojego lustra i pokazuję się, żeby nie było. Dzisiaj, słuchajcie, dzień jak co dzień, czyli trochę pracy, musimy podjechać na zakupy, po południu widzimy się z naszymi znajomymi, więc będzie fajne sobotnie, bo dzisiaj mamy sobotę, fajne sobotnie popołudnie. Nie wiem, czy uda nam się pójść dzisiaj wieczorem do kina, bardzo byśmy chcieli, zobaczymy co i jak. Tak szybko pokazuję Wam, co mam dzisiaj na sobie, bo ten look, że tak powiem, ta stylówka, będzie 7 dni, 7 stylizacji, bo dzisiaj zaczynam nagrywać, także też nie będę Wam dokładnie opowiadać co i jak. Tam zobaczycie w tamtym filmie, co dokładnie mam dzisiaj na sobie, co to jest i tak dalej. No, także zbieram się, bo Massimo też już wyszedł. Jedziemy ogarniać ten dzisiejszy dzień, zobaczymy jak to się dzisiaj wszystko potoczy. Nasze dzisiejsze plany. Nie wiem, jak to będzie z tym kinem. Tego najbardziej, słuchajcie, się obawiam. Ale zobaczymy, samo poczucie jest, wychodzi piękne słońce. Także nagrywam dzisiaj taki luźny, normalny, codzienny vlog. O. Słuchajcie, jestem właśnie w Złotych Tarasach z Massimo i wyszliśmy na chwilę do Van Graaff. No i patrzcie, jakie fajne, ocieplane butki znalazłam, lakierowane od Karla. Tu są też fajne takie gumowe sztyblety, ale patrzcie na te botki. To jest w ogóle cudo. Nie no, ten obcas jest zabójczy. Cena też, ale botki super. Genialne, po prostu genialne. Zobacz kochanie, sweterki świąteczne. Może ci kupię jakiś, co? Massimo? Massimo! Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, który ci się podoba? Ten z ciastkiem? A może taki? Co ty na to? No, no. Nie? Jedzielowisto, że będę. Małe zakupki. W domu pokażę Wam, co tutaj jest w tej torebce. Słuchajcie, ja się właśnie będę odświeżać, jak to się mówi, czyli poprawiać sobie makijaż, bo za chwilę wychodzimy i idziemy się spotkać ze znajomymi. Ale w ogóle w tej chwili właśnie za oknem mamy taki przepiękny zachód słońca. Pomarańczowe niebo, no jest po prostu przepięknie. Nie wiem, czy to trochę tutaj tak się odbija w kamerze, ale jest naprawdę przepięknie. Ale wiecie co, naszła mnie taka refleksja, bo właśnie skończyłam odpisywać na komentarz jednej osoby pod jednym z moich filmów. Bo wyszła taka jakby trochę dyskusja. I ta osoba gdzieś tam w pewnym momencie napisała mi, że odnosi wrażenie, że ja jakoś zostałam dotknięta tym komentarzem, bo tym jej pierwszym komentarzem, bo taki ton wyszedł z tego i tak dalej. Słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć, to w komentarzach czasami
nie da się, żeby to tak dobrze ująć. Słuchajcie, ja lubię z wami rozmawiać. I jak wiecie, zawsze odpisuję na wasze komentarze. Przynajmniej staram się zawsze odpisać na wasze komentarze. Jeśli są to komentarze, które mnie w jakiś tam sposób dotykają, hejtują, obrażają, wulgarne i tak dalej, to w ogóle nie ma dyskusji. Ja nie wchodzę w dyskusję, nie rozmawiam na ten temat. Zdarza się, że usuwam taki komentarz, jeżeli jest na przykład jakiś wulgarny, lub też, nie wiem, tyczy się moich bliskich, lub bardzo gdzieś tam jest takim, no, brzydkim hejtem w stosunku do mnie, bo ja nie chcę mieć na swoim kanale negatywnej energii, nie chcę, żeby ta energia gdzieś krążyła wokół was, bo też zdarzało się tak, że kiedy pojawił się taki komentarz, ja na niego gdzieś odpisywałam, albo jeszcze nie zdążyłam na niego odpisać, to wy już też wchodziliście tam czasami w dyskusję z taką osobą. I no to nie robiło się za ciekawe. Ja czegoś takiego po prostu nie chcę mieć chamstwa, wulgarności i hejtu na moim kanale, więc czasami mi się zdarza, że gdzieś tam ten komentarz usunę, a nawet czasami zablokuję taką osobę. I mówię wam to szczerze i otwarcie, po prostu nie chcę mieć takiej negatywnej energii w moim życiu. Natomiast czasami jest tak, że dzielicie się swoją opinią w bardzo kulturalny sposób, która jest inna na przykład od mojej opinii, albo chcecie wyrazić swoje zdanie na jakiś tam temat i jest on inny od tego, o czym ja mówię, ale robicie to w bardzo kulturalny sposób, bardzo ładnie wychodzi ten komentarz i tak dalej. I ja wtedy bardzo często wchodzę z wami w kontakt, w rozmowę, bo ja mam też trochę taką duszę takiego filozofa, można to tak powiedzieć. Lubię czasami rozkminiać pewne rzeczy i lubię z wami rozmawiać. I kiedy widzę, że ktoś ma w czymś inne zdanie, w czymś się nie zgadza albo coś chce takiego swojego przekazać, to po prostu zadaję pytania i chcę się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Tutaj akurat w tym przypadku chodziło o produkty pewnej marki, która według tej osoby jest za dużo reklamy i że ta marka musiała bardzo dużo zapłacić za taką reklamę i tak dalej. No w ogóle nie będę w to wnikać. Natomiast zaciekawiła mnie kwestia i zawsze mnie to, słuchajcie, ciekawi. Zawsze, więc jeśli ktoś napisze taki komentarz, to spodziewajcie się, że będzie tam moje pytanie. Jak to jest, że wy po drugiej stronie macie pewność i piszecie taki komentarz, że wszystkie reklamy, które gdzieś tam się pojawiły, marka zasponsorowała, zapłaciła, opłaciła, wszystko jest opłacone, że jest tego za dużo i tak dalej. Bo ja, jako widz, skąd ja mam wiedzieć, czy marka zapłaciła, czy wysłała barterowo, czy to są paczki PR-owe, czy cokolwiek innego i dlatego się tego dużo pojawia. Nie wydaję opinii na temat, w którym nie mam pojęcia skąd, co i jak. Nie mam dowodów na to. Więc po prostu tam zaczęła się, słuchajcie, rozmowa z tą osobą, czy ma jakieś dowody i tak dalej. I ja to pisałam w takim tonie dla mnie spokojnym i normalnym. Po prostu były to pytania z ciekawości. Natomiast ta druga osoba, ta osoba, z którą rozmawiałam, odebrała moje komentarze, jakbym ja była urażona, czy byłoby mi, nie wiem, przykro i tak dalej. I słuchajcie, niestety tak to działa czasem, bardzo często w tych mediach społecznościowych, że kiedy piszemy jakiś komentarz, to ta druga strona może odebrać ton wypowiedzi inaczej niż jest w rzeczywistości. I mi się to zdarzyło parę razy, że komuś odpisywałam, próbowałam wejść w rozmowę, zadawałam pytania, wytoczyła się z tego jakaś dyskusja, ale oczywiście kulturalna i na poziomie. No i ta osoba zaczęła to odbierać, jakbym to ja atakowała, jakbym mi było źle z tym, że ja mam sprzeczną opinię. A właśnie tak nie jest. Jeśli na przykład zdarzy się wam, że gdzieś wejdę z wami w jakąś dyskusję i gdzieś tam będę wymieniać z wami zdania na ten temat, zadawać pytania, próbować się czegoś dowiedzieć, to nie odbierajcie tego jak z mojej strony jako ataku. Bo też weźcie pod uwagę to, że ja mam już 40 lat, więc ten ton mojej rozmowy, zadawanych pytań nie będzie taki jak dwudziestolatki.
Ja nie będę sobie żartować w momentach, kiedy nie ma o co, z czego się śmiać, z czego sobie żartować. Po prostu będzie to zwykła, normalna rozmowa gdzieś tam na poziomie, gdzie będę zadawać pytania. Więc chciałabym, żebyście po prostu też to zrozumieli trochę, że po tej drugiej stronie, czy to ja, czy to ktoś inny, kiedy odpisuje na wasze komentarze, czy wchodzi z wami w jakąś dyskusję, to nie zawsze ten ton uczucia tej drugiej osoby jesteśmy w stanie odgadnąć po takim komentarzu, po takiej odpowiedzi, czy po prowadzonej dyskusji. Oczywiście, jeśli tam się pojawią jakieś wykrzykniki, jakieś nacechowane emocjonalnie słowa i tak dalej, no to można coś tam wywnioskować, ale jeśli jest to czysta po prostu rozmowa, gdzie pada dużo pytań i tak dalej, no to nie, to po prostu nie, więc chciałabym się z wami podzielić taką refleksją, żebyście wiedzieli trochę, jak to z mojej strony wygląda. Że jeśli jest komentarz hejtujący, jest komentarz obrzydliwy, są jakieś wulgarne słowa i tak dalej, to ja nie będę z wami wchodzić w dyskusję. Ja nie będę z wami na ten temat rozmawiać, ale jeśli jest coś, co mnie zaciekawi, coś może z czym się nie zgadzam, ale chciałabym poznać waszą opinię i dowiedzieć się, dlaczego tak jest, no to będę z wami rozmawiać i będę wam zadawać pytania i będę się chciała dowiedzieć, dlaczego tak jest. Będę się pytać was o fakty, jakieś tam dowody, potwierdzenie waszych słów i tak dalej. Będę dociekać, bo ja po prostu taką osobą jestem, a to nie znaczy, że gdzieś się obraziłam, czy oburzyłam, czy mnie to gdzieś jakoś dotknęło, bo jeśli o tym nie napiszę, że mnie to dotknęło, że mnie to boli, że jest mi przykro i tak dalej, no to po prostu nie. Także słuchajcie, taka refleksja. Ja się zabieram za szykowanie. Jedziemy do tych naszych znajomych. Z kina dzisiaj niestety nic nie wyjdzie, już wiem, ale za to będziemy wieczorem coś fajnego gotować. No i może dzisiaj, bo to jest chyba ten moment, zrobimy sobie wieczorem pielęgnację. Bo mam też kilka kosmetyków nowych, które będę wprowadzać do mojej pielęgnacji, więc tak myślałam, że dzisiaj sobie z wami pogadam. Ale to już wszystko, jak wrócimy do domu, ogarniemy wszystko co jak, także ja się zbieram i lecę. Podwijam kiece i lecę. O! A pokażę wam jeszcze, co kupiłam w Bath & Body Works. No oczywiście, że tak. No słuchajcie, przecież poleciałam specjalnie do Bath & Body Works, żeby kupić świece, a tak naprawdę to byłam ciekawa, czy nadal była ta promocja, co się okazało jest, na przecenione świece, czyli te świece, które mają trzy knoty, właśnie te duże, przecenione na 65 zł, o ile dobrze pamiętam, 65 albo 69, no coś takiego. No i na szczęście okazało się, że jest ta promocja, więc wzięłam sobie taką zimową, już świąteczną, zobaczcie, świecę, więc będzie ona idealna do odpalenia w grudniu. Zoom mi tutaj widzę, ostrość mi znika, więc będzie piękna jako dekoracja do odpalenia w grudniu, już w tym okresie przedświątecznym. Ma też bardzo fajny zapach, który mi osobiście się podoba, mojemu Massimo też. Co najlepsze, przeszukując wszystkie świece, które były dostępne właśnie w tej promocji, oboje wzięliśmy tą samą, czyli właśnie tą. Także kupiłam kolejną świecę na przyszły miesiąc. Tak, mam rachunek, zobaczcie. Ze 139 zł świeca przeceniona na dużo, dużo więcej, więc razem z torebką za złoty 50 świeca wyniosła mnie 66,50, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena, 65 zł za świecę. Te duże, które normalnie kosztują 139 zł, jestem jak najbardziej na tak, ale mi już zapas świec wystarczy do końca roku, więc nic więcej nie planuję kupić. No wreszcie wróciliśmy do domu i mogę się teraz zabrać za moją wieczorną pielęgnację. Zanim to jednak zrobię, zmywam makijaż i wskakuję pod prysznic. Później pokażę wam, co będę robić krok po kroku, więc zabieram się za tą część zmycia tego wszystkiego ze mnie i do dzieła. Dobra, jestem już, słuchajcie, z powrotem. I tak, na ciało sobie dzisiaj nałożyłam serum złuszczające z kwasami AHA, BHA, PHA, 10% kompleks tężenie.
Bardzo fajny produkt od Health Labs. Później wysmarowałam się właśnie tą ujędrniającą, przeciwstarzeniową emulsją Dermatic Effects od Nuski. I co robię teraz? A, jeszcze Wam powiem. W pierwszym kroku do makijażu oczywiście użyłam tej wody micelarnej od marki Filmed do zmycia okolicy oczu i pierwszej warstwy. Bardzo fajna, bo bardzo fajna woda micelarna, która działa też kojąco na skórę, więc idealna dla osób, które mają skórę wrażliwą, tak jak ja. I słuchajcie, dzisiaj mogłam sobie wreszcie użyć Lumispa Ayo. To jest właśnie ta wersja, którą wynajmuję, bo mam takie małe okienko pomiędzy jednym a drugim kolejnym wynajmem Lumispa, więc pryskałam sobie twarz napką, a później skorzystałam z tego żelu do skóry normalnej i mieszanej. I teraz po kąpieli zastosuję tonik naturalny. Mam taką, widzicie, małą wersję od marki Shelly. Już mi została tutaj dosłownie odrobina tego toniku, więc go tak sobie zużywam do samego końca, bo zaraz przygotuję dla Was materiał na temat marki Shelly i trochę Wam więcej opowiem o tych produktach. Także nakładam tonik, no bo wiecie, jak to jest pod prysznicem. Zawsze trochę tej wody na twarz Wam poleci. To gdzieś tam dłonie, mydło i cała reszta. A i teraz co jest ważne, jak wyszłam spod prysznica, to jeszcze przetarłam skórę jednorazowym ręczniczkiem Tami. Wy te ręczniczki bardzo dobrze znacie, bo już pokazywałam Wam je wiele razy. Teraz poczekam dosłownie odrobinę, aż tonik się wchłonie. I słuchajcie, nowy produkt, który dzisiaj będę sobie nakładać na moją twarz. O, proszę bardzo. To jest Dermalogica, jedna z nowości, która pojawiła się w ofercie marki. A dokładnie peeling. I uwaga, nawet do codziennego stosowania, co jest bardzo, bardzo fajne. I mamy tutaj stężenie procentowe 15%, kompleks kwasów AHA, BHA i PHA i wiele innych świetnych substancji, jak na przykład 10% enzymy z owoców, 5% kwas fitowy, aminokwasy, nie, momencik, 5% kwas fitowy i traneksamowy. Przepraszam Was, źle przeczytałam. Tutaj jest w ogóle jeszcze bardzo dużo innych fajnych substancji aktywnych. O tym produkcie też opowiem Wam za jakiś czas. Dzisiaj będzie test pierwszego wrażenia. Tak, producent zaleca, by na początku nie nakładać tego produktu codziennie, tylko co drugi dzień, co trzeci dzień, żeby zobaczyć, jak zareaguje skóra. Moja skóra co prawda do kwasów jest już przygotowana, także nie powinno się nic tutaj dziać. Ale jak widzicie, mamy szklaną buteleczkę z pipetą, pojemność 59 ml i taką fajną formułę, która przypomina takie delikatnie różowe mleczko. I teraz ja sobie to nałożę na twarz i na szyję. No taki zapach w miarę i zostawiamy ten peeling od 1 do 3 minut na skórze, a następnie go zmywamy. Fajnie się rozprowadza. Zapach jest też taki w miarę, taki powiedziałabym nieco, wiecie co, leśny taki. Kojarzycie taki leśny zapach. Na razie nic mnie nie piecze, nic mnie nie szczypie. Widzicie, jedna pipetka na całą twarz. Tutaj dokładnie rozprowadzam na wszystkie miejsca i na szyję. Poczekam sobie tak może 2 minuty i do Was wrócę, zmyję. Zobaczymy, jak wrażenie, jak moja skóra będzie na niego reagowała. Także dzisiaj takie pierwsze wrażenie, nic Wam więcej na temat tego produktu nie powiem, bo dopiero zaczynam jego testowanie, ale wiecie, że kwasy w mojej pielęgnacji aktualnie są. Jestem bardzo ciekawa, jak ten produkt zadziała. Ok, za 2 minuty wracam. No, jestem i muszę Wam to pokazać, żebyście widzieli, że czasami skóra bardzo różnie reaguje na różne produkty. Niestety, ale już po minucie musiałam zmyć peeling. Zobaczcie, widzicie to?
Widzicie to, na pewno to widzicie. Te zaczerwienienia tu. Nie wiem, na co jest to reakcja. Nie wiem, czy to jest normalna reakcja. To jest pierwsze użycie tego peelingu. No, średnio mi się to podoba, chociaż wy doskonale wiecie, tak jak wspomniałam wcześniej, że używam kwasu już od jakiegoś czasu i moja skóra jest do nich przyzwyczajona. Nie wiem, czy to jest reakcja na większe stężenie, ale zmyłam i miałam dzisiaj robić zupełnie inną pielęgnację, taką bardziej zbudowaną po takim peelingu, ale w związku z tym nie mogę tego zrobić. Więc co zrobię? Szyja, aż dziwi mnie to, że słuchajcie, bardzo często w takiej reakcji podrażnieniowej, lekko alergicznej, najbardziej, najszybciej reaguje mi skóra na szyi. A tu akurat, aż dziwne, nic się nie dzieje. Więc na szyję nałożę sobie ten produkt od marki Filmed, krem od marki Filmed, który jest dedykowany właśnie na tę część ciała, czyli na szyję i na dekolt. Nie będę nakładać dzisiaj żadnego serum na twarz. I myślę, że nałożę sobie ceramidy od Slavia. Ale poczekam trochę. Muszę chwilę poczekać, bo widzicie? Widzicie to? Przy okazji też macie okazję. Przy okazji. Widzicie też, jak reaguje moja skóra na testowanie różnych kosmetyków. I to jest bardzo ważne. I w sumie nawet dobrze, może nie dobrze, że tak się stało, ale widzicie, że testując różne kosmetyki, różne rzeczy mogą się wydarzyć, moi drodzy. Tak właśnie jest. Dobra, wiecie co? Okolice oczu mam taką w miarę. To nałożę sobie serum pod oczy liftingujące od marki Eisenberg. Ja już wam to serum pokazywałam. Robimy to tak. I delikatnie je sobie tutaj wklepię, ale... No, ciekawi mnie ta reakcja na ten peeling. Czy to jest po prostu taka pierwsza reakcja skóry z nowym produktem? Czy tak będzie za każdym razem? Dam wam na pewno znać. No ale jak widzicie, jest czerwona i trochę się to zaczerwienienie tutaj utrzymuje. Tak, to niestety czasem, moi drodzy, bywa, bywa. Dobra, to ja sobie teraz zrobię masaż wokół oczu na kremie peptydowym od marki Slavia przy pomocy starszej wersji Lumispa i tej głowicy takiej masującej. W tym czasie zobaczymy, jak będzie moja skóra dalej reagowała. Czy to zaczerwienienie zniknie, ale wiecie co, czuję takie delikatne, no czuję takie delikatne ciepło na twarzy. Brakowało mi słowa. Dobra, lecimy z masażem. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie wasza reakcja podczas oglądania tego filmu, jak zobaczycie, jak wygląda moja skóra. O, masujemy góra-dół. Ten krem w ogóle fantastycznie, powiem wam, tutaj działa w tej okolicy w połączeniu z tym masażem. No ja po prostu uwielbiam jeszcze w tej wieczornej pielęgnacji, więc tak sobie tutaj masujemy. Górna, dolna powieka. To jest też świetna opcja dla osób, które mają problemy z obrzękami w tej okolicy. Mają worki tak zwane właśnie w tej okolicy. Świetnie się to sprawdza, a ja lubię to połączenie, bo rano, kiedy zrobię sobie na przykład taki masaż wieczorem na tym kremie od marki Slavia, to później rano widzę, że mam bardzo fajne efekty tutaj w tej okolicy. Nie ma takiego opuchnięcia, które mi się czasami zdarza w okresie takim jesienno-zimowym. No, ale zaczerwienienie tak słabo mi tutaj schodzi. I to wiecie co? Nie, to nie jest tak, że na całej twarzy, tak patrzę w lustro,
że na całej twarzy mam takie zaczerwienienie, tylko właśnie tutaj, w tym miejscu czoła, brody. O, no też to widzicie zresztą. I chyba jedynym wyjściem dzisiaj w tej sytuacji to będzie nałożenie tego kojącego kremu z ceramidami od Slavia Cosmetics, tego czerwonego, żeby tutaj ukoić tę skórę, żeby nie doszło do jakiegoś mocnego złuszczania i zniwelować też to podrażnienie właśnie takie, to zaczerwienienie. Mam nadzieję, że wtedy troszkę mi tutaj, że to będzie trochę lepiej wyglądało. Dobra, krem ceramidowy Slavia idealnie pasuje mi dzisiaj na piżamę. Nabieram go troszkę. No i zobaczymy, czy zniweluje mi to zaczerwienienie na skórze. Nic mnie nie szczypie, słuchajcie. Żeby to było tak jakoś, nie wiem, żeby mnie coś szczypało, swędziało. Nie, absolutnie nie. Tylko po prostu widzicie, zrobiło się czerwone. Takie duże zaczerwienienie, takie plackowate. I troszkę się podniosła temperatura. Ale nic poza tym złego się nie dzieje. No mówię, może to jest chwilowe i może to jest właśnie reakcja na takie połączenia kwasów. Coś nowego dla mojej skóry. Chociaż powiem wam szczerze, że raczej nie powinno się tak dziać, ale dobrze, że producent przestrzega, żeby nie wykonywać na samym początku tego peelingu właśnie codziennie, bo może różnie skóra zareagować na takie działanie, połączenie kwasów i nie tylko. O, teraz jak nałożyłam krem od Slavii, to już czuję takie chłodzenie lekkie, ukojenie. Dobra, idę zobaczyć, co tam kombinuje Massimo i wrócę do was z podsumowaniem. Zobaczymy, jak moja skóra będzie wyglądała. A co mój mężczyzna robi tutaj w kuchni dzisiaj wieczorem? Sorpresa, sorpresa. Co my tutaj mamy? Prosciutto, salami, mozzarella, pane grattugiato. Ej, bianco di uovo. No prawie bianco. Czyli takie... Tak, trochę niestety mu tutaj widzę żółtka wpadło. Tutaj widzicie bułkę tartą, mozzarella, salami i szynkę. Zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie ciekawego działo. Proszę bardzo. Ale zobacz. No właśnie, tu oto powstają panzarotti. Braw. Panzarotti napoletani. Tak. Massimo tworzy panzarotti, tak jak widzicie, z ziemniaków. Mozzarella, tak, no prosciutto. To już mówiłam, co tutaj jest. Że słuchajcie, tworzą się właśnie takie kulki ziemniaczane, które w środku mają takie te przysmaki. I później będziemy je smażyć, ale najpierw Massimo musi je przygotować. No zobaczcie, i gotowe. Teraz Massimo będzie je tutaj smażył. Już rozgrzewa olej i pokażemy wam już efekt finalny. Gotowe, proszę bardzo. Nie wspomnę już o tym, że już kilka podjedliśmy. Tak. Słuchajcie, pół godziny później już prawie zeszło mi zaczerwienienie z twarzy, więc jest bardzo dobrze, a to znaczy, że ceramidy z kremu Slavia, kremu ceramidowego, działają. Także nic mi już nie piecze, nie szczypie, nie spędzi. Zresztą wcześniej też mnie nie swędziało i nie piekło. Nie jest już takie ciepłe. Te miejsca nie są ciepłe. O, także wszystko wraca do normy. Myślę, że jeszcze pół godzinki i skóra będzie wyglądała normalnie. Tak sobie pomyślałam, że skoro dzisiaj jest sobota, to następny test tego peelingu zrobię dopiero we wtorek. I zobaczymy wtedy, jak moja skóra będzie reagowała przy drugim podejściu. Widzicie, testowanie kosmetyków nie zawsze jest takie szybkie, proste, łatwe i przyjemne. Czasami potrzeba czasu, masło maślane, ale wiecie, o co mi chodzi. Potrzeba czasu, żeby zobaczyć, jak kosmetyki działają, jak reagują, z czym reagują. Bo tak się zaczęłam zastanawiać, czy to może być jakaś reakcja na przykład na tonik i substancje aktywne, które się w nim znajdują, na przykład biofermenty,
I tak zareagowała skóra, dlatego we wtorek zrobię inny test. Nie, umyję skórę, ale nie będę jej tonizować, nie będę nakładać żadnego toniku i zobaczę, jak wtedy moja skóra zachowa się po nałożeniu właśnie tego peelingu. Także potrzeba na to obserwacji, czasu, sprawdzenia, co się dzieje, jak reaguje skóra, jak reaguje z różnymi substancjami aktywnymi. Więc widzicie, u mnie tak przebiegają testy. Okej, więc myślę, że tym akcentem mogę się już z Wami pożegnać, bo pewnie zaraz obejrzymy sobie z Maxem jakiś film, gdzie możemy trochę dłużej posiedzieć przed telewizorem. Przez to, że nie poszliśmy do kina, będę go męczyć, tego mojego gamonia, żeby obejrzeć jakiś dobry film. No i co, i widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog. Jeszcze tak się tutaj przybliżę, żebyście zobaczyli, jak wygląda skóra. Widzicie, prawie wszystkie zaczerwienienia, te takie placki, które tutaj były, takie czerwone, pamiętacie? Pamiętacie, widzieliście to. Dokładnie, wszystko ładnie się niweluje, także jestem zadowolona. No, koniec mojej paplaniny, widzimy się w następnym filmiku. Guziaki, pa!